Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Kiedy Mateusz Morawiecki publicznie na konferencji prasowej próbuje zrobić z kogoś synonim kłamstwa, to wiedz, że coś się dzieje. W końcu sam pan premier rządu Prawa i Sprawiedliwości jest powszechnie uznawany za synonim prawdomówności. Ten facet mówi całą prawdę, tylko prawdę. On w życiu słowa nieprawdy nie powiedział. Skoro więc pan premier Mateusz Morawiecki tak mówi, to tak jest. Posłuchajmy. Odra jest tak skażona chemikaliami i tak skażona rtęcią, jak Donald Tusk, skażony prawdomównością. Czyli w ogóle. Moje stanowisko jest bardzo proste i jednoznaczne. Te słowa to jest kłamstwo. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty. Ale nie o swoistej obsesji na temat Donalda Tuska będzie w dzisiejszym materiale. Ta obsesja jest zresztą bardzo mocna i występuje u wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Mateusz Morawiecki nie jest tu znowu żadnym jakimś takim wiodącym e, przedstawicielem tego ruchu. W ilu spółkach, czym, Państwa, czym, Pan zasiadał w 2019 roku? Ile Pan sukcesy? zarobił? 450 tysięcy złotych, za jeden rok? Miliard... Dobrze. Dobrze. Majątek Państwo. Donalda Tuska. Ile zarobił w Brukseli za to, że zdradził? Ja, przy, przy wiem, przy rzygu, że to wiem, wiem, że to jest niedościgniony wzorzec Donald Tusk. Wiem, że ma pan chobię. raz się pani. Raz się, bo pan mu nigdy nie... nie Panie Panie le... Z tego pan słynie. Jak pan nie powie sto razy Donald Tusk, to chyba nie wiem. Chory pan jest. Chodził pan z kwiatami do Donalda Tuska? To jest poseł Kowalski z kwiatami u Donalda Tuska. Nie chodził pan z kwiatami? Nie, proszę pana. nie. Kwiaty przynosił i o zdjęcia prosił. Tak, proszę pana. Pana. Chodził Pan z kwiatami. Temu, Kłamie Pan dzisiaj. Pan jest... Chodzi bardziej o umiejscowienie problemu, jaki dzisiaj będziemy omawiać w kontekście. A ten kontekst jest taki, że Donald Tusk pojawia się na ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości trochę jak taka idealna wymówka. Gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają problem, który jest jednocześnie ważny i. Niemożliwy dla nich do rozwiązania, to obwiniają o to Tuska. Nie wierzysz? No to przypomnijmy sobie, jak pan Mateusz Morawiecki, zamiast walczyć w Polsce z inflacją, czy też walczyć z inflacją w Polsce, jeździł sobie po zjazdach z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości i opowiadał im, że Donald Tusk. To chciał wprowadzić w Polsce, chyba tak trochę podstępem, inflację według model, modelu tureckiego. No ale na szczęście dzięki Mateuszowi Morawieckiemu i jego bohaterskiej akcji nie mamy inflacji na poziomie 70%. Na razie. Na razie jest tylko około 15%, no i powinniśmy się cieszyć. Znowu zrobili na złość złemu Tuskowi. Przypomnijmy sobie. I to nie jest tak, że ona będzie 15 czy 20% rosła. Wiecie, kiedy ona by tak rosła? gdybyśmy posłuchali Tuska. Wiecie do, dlaczego? Bo on chciał doprowadzić do scenariusza tureckiego. Dzisiaj inflacja w Turcji to 80%. No jakby było 80% to naszego rządu już by nie było. O to jemu chodziło. Ale dlatego właśnie nie słuchamy tych fałszywych proroctw, tych złych rad, które z tamtej strony płyną. Bo to są rady, które mają doprowadzić do zapaści gospodarczej. To są rady Tuska. Uważajcie na te rady, bo to wilk w owczej skórze. No właśnie. A więc jest kontekst. Jest Donald Tusk, jest jechanie medialne po bandzie. To jasno wskazuje na to, że problem z zatruciem Odry jest jednym z tych problemów, w których no, coś się bardzo mocnego dzieje. Zresztą. I właśnie dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, co się dzieje, o co tutaj chodzi naprawdę. I od razu powiem, że nie, tutaj nie będziemy iść w żadne teorie, spiski, inne tego typu rzeczy, wręcz przeciwnie. Na podstawie tak zwanego białego wywiadu, czyli zebrania informacji powszechnie dostępnych w mediach głównego nurtu i wyciągnięciu logicznych wniosków, jak to się kiedyś mówiło, połączeniu kropek, można z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić, domyślić się, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I chodzi o coś, powiedziałbym, dużo mroczniejszego niż te teorie, które się pojawiają. Tak, tak jak czasem kiedyś się mówiło, że prawda jest dziwniejsza od fikcji, tak fakty i logiczne wnioski z tychże faktów są mroczniejsze od niejednych teorii, które my sobie co niedzielę dla celów rozrywkowych analizujemy w niedzielę o 20 w Zielonej Poświecie. Drodzy Państwo, wnioski są naprawdę przerażające, ale najpierw ustalmy kilka rzeczy, które będą konieczne, dlatego żeby niejako uargumentować, podtrzymać tok rozumowania, który za chwilkę powiem. Najpierw fakty. Fakty są takie, że od trzech tygodni, miesiąca jesteśmy bombardowani informacjami na temat tego, co rzekomo spowodowało zatrucie, katastrofę ekologiczną w Odrze i tych informacji podawanych jako fakty w mediach głównego nurtu było naprawdę bardzo dużo. Najpierw była rtęć, potem było takie trochę doprecyzowanie, że to nie chodzi o rtęć, tylko o ym, solę Zawierające rtęć, że generalnie chodzi o zasolenie, że chodzi o wysokie pH, że chodzi o całą masę różnych rzeczy, a ostatnio pojawiły się złote algi. Podobno, podobnie, podobnie pojawiły się informacje na temat winnych tego, tego stanu rzeczy. Kto tam truł? No i po, najpierw pojawili się ruscy agenci, ruscy sabotażyści, potem pojawiły się konkretne spółki wymieniane z nazwy. Ja tego nie robiłem i nadal robił nie będę. No tych firm jest wymienianych bardzo, bardzo dużo. Pojawiły się teorie, że jakieś tam kopalnie dokonały zrzutu. Nawet pojawiły się teorie, że po to, żeby Więcej węgla wydobyć. E, PiS skazał, jakby yy, 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 yy. PiS kazał, yy, jakby przywrócić do użytkowania stare kopalnie, które miały być zalane wodą i ta woda miała być wrzucona do rzeki i przez to zatruć, i tak dalej. No, tych informacji jest. Cała masa. Przy czym te informacje, żeby było śmieszniej, bardzo możliwe, że będące wszystkie prawdziwe lub wszystkie nieprawdziwe to nie ma tutaj znaczenia dla ostatniej tezy prawdopodobnie część jest prawdziwa, część jest nieprawdziwa mają taką bardzo ważną cechę, że pominięte są w nich bardzo poważne szczegóły których się nie zauważa, to znaczy nie zauważa się tego, że pewne szczegóły są pominięte, a te szczegóły bardzo mocno ważą na całej sytuacji. Przykład złote algi. Aktualnie mówi się, i to powiedzieli Niemcy, powiedziała to minister Moskwa, ja tej pani nie obrażam, ona ma tak na nazwisko, um, powiedziała, że wykryto złote algi i te złote algi to jest takie coś, co normalnie to raczej występuje... W morzu, ale ponieważ teraz jest wysokie zasolenie i jednocześnie wysoka temperatura, to te złote algi mogły się przedostać na, na przykład na zwierzętach do odry, zacząć się tam rozmnażać i one e, wydzielają w określonych warunkach, które akurat nastąpiły pewną substancję, która jest toksyczna dla istot posiadających skrzela, czyli m.in. dla ryb, ale także dla bodajże małż, no i one je po prostu trują. Czy to jest prawda? Zakładam, że tak. Czy to oznacza, że to złote algi spowodowały w całości to, co się dzieje w tym momencie na odrze? Nie mamy takich informacji. Dlaczego? No, bo podano tylko to, co powiedziałem do tej pory. Nie podano natomiast informacji, z której próbki pochodzi wykrycie tych alg. Nie podano, kiedy ta próbka została pobrana. Z której części rzeki, czy jest to tylko jedna próbka, czy jest to wiele próbek i w jakim czasie, i czy w innych próbkach też nie znaleziono. A to jest zasadnicza różnica. Jest różnica, czy te algi znaleziono w jednej próbce przy ujściu do zatoki, czy tam do morza, czyli już tam na samym końcu biegu rzeki, czy też pobrano, znaleziono te algi dokładnie we wszystkich próbkach na całym przebiegu rzeki. To jest zasadnicza różnica, tego nie wiemy. Można więc śmiało założyć, że te algi znaleziono w jednej góra kilku próbkach na bardzo wąskim obszarze. Czy zdanie, że algi spowodowały śnięcie ryb jest prawdziwe? Tak. Czy zdanie, że algi odpowiadają za śnięcie wszystkich ryb na odrze? Jest prawdziwe? Nie mamy informacji. W związku z tym, że tych informacji nie podano, można śmiało więc powiedzieć, że pewnie nie. Mamy więc do czynienia z sytuacją, ja tutaj się będę wielokrotnie odnosił do sytuacji, które ktoś może znać, na przykład z kryminałów, do sytuacji kryminalnych, bo. Do Kończyłem prawo. Jest mi to jakby te przykłady są dla mnie najłatwiejsze, bo na studiach takimi przykładami się posługiwaliśmy. Ale także dla każdego, kto oglądał nawet seriale kryminalne, będzie to łatwiejsze sobie do wyobrażenia. Czyli stan faktyczny, który nam się w tej chwili przedstawia, i stan medialny, informacje, które do nas docierają na temat Odry, można porównać do sytuacji, w której znaleziono osobę, która nie żyje. I zamiast powiedzieć nam bardzo wyraźnie, po sekcji zwłok, przyczyną śmierci tego i tego człowieka było to i to. Ma on na sobie wiele ran, ma, doznał wielu obrażeń, ale tym, co ostatecznie doprowadziło do tego, że ten człowiek nie żyje, jest to i to. Tego nie ma. Zamiast tego wiemy, że znaleziono jakąś istotę, że są zwłoki, że, ta, że te zwłoki są w stanie fatalnym, i raz na jakiś czas ktoś wychodzi i mówi: Ten człowiek został uderzony tępym narzędziem. Ten człowiek został dźgnięty nożem. Bez informacji, czy został dźgnięty w serce, czy może w udo. Bez informacji, że został uderzony tępym narzędziem w stopę, czy może w głowę. A to są zasadnicze różnice. Zaczynacie rozumieć, o co mi chodzi? Co więcej, nie mamy żadnych informacji, co to spowodowało. Czy uderzenie tępym narzędziem może spowodować to, że ktoś przejdzie do zaświatów? Tak. Czy musi? Nie. Wszystko zależy od szczegółów, tych szczegółów, których w przypadku odry nam się nie podaje. Dalej, drodzy Państwo. Trochę też w przypadku, może dalej jeszcze do tych alk i, i, i przejdziemy do, 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 do innego. Powiedzmy, że mamy do czynienia z sytuacją, że nagle w Polsce wielu ludzi na terenie całego kraju straciło życie. I za chwilkę dostajemy informację, że ktoś w Warszawie zdetonował granat. Czy detonacja granatu w Warszawie mogła doprowadzić do tego, że ludzie stracili życie? Tak. Czy wszyscy? Nie. Bo detonacja granatu w Warszawie ma się nijak do tego, że ktoś we Wrocławiu stracił życie. Rozumiecie? Natomiast zdanie: W Warszawie zdetonowano granat, jest prawdziwa. Byłaby prawdziwa. I przełożyłaby się na ileś zgonów wyjaśniłaby część zjawiska, a nie całe. Tak, drodzy Państwo, podprowadzam Państwa powoli pod tezę że prawdziwa przyczyna tego, co się dzieje w Odrze jest złożona. Drodzy Państwo, złożona. I teraz uświadommy sobie jeszcze kilka faktów trochę a propos rzekomych świadomych trucicieli. Pamiętacie, tam na początku wskazywano nawet jakieś konkretne osoby, wyznaczono jakieś nagrody, kogoś tam szukano itd., itd., itd. I żeby nie było wątpliwości, ja nie mówię, że nie istnieją substancje, e, które są tak bardzo toksyczne, że e, nawet bardzo mała ilość może z, bardzo mocno skrzywdzić ileś tam organizmów żywych. Oczywiście są takie substancje. Natomiast takich substancji nie wykryto, a wykryto już bardzo, bardzo wiele różnych substancji, a takich akurat nie. Gdyby e, Gdyby więc ktoś chciał wlać do wody specjalnie, substancje, które wykryto, czy pochodne, których wykryto, nie dałby rady tego zrobić niepostrzeżenie. Dlaczego? Bo tych substancji trzeba by wlać nie beczki. Nie. Tych substancji trzeba by wlać nawet nie cysterny tych substancji trzeba by wlać całe baseny olimpijskie i to nie jeden nie dwa tylko wiele naprawdę bardzo 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 wiele basenów olimpijskich czy tam od, objętości taką jaką mają baseny olimpijskie oczywiście trzeba by wlać do tej rzeki tego się nie da zrobić niepostrzeżenia. nawet w kraju w którym dochodzi do takiej sytuacji, że jakoś w 2020 roku jakiś koleś powolutku przyjechał sobie rowerkiem, prawdopodobnie emeryt, pod punkt szczepień obrzucił go koktajlem Mołotowa, a potem niespiesznie się oddalił, wcześniej gapiąc się w kamerę monitoringu i ta kamera monitoringu go śledziła i wideo już około dwóch lat i go nie znaleźli, a była to sprawa bardzo ważna, i premier robił na ten temat konferencję, i minister zdrowia robił na ten temat konferencję, go nie znaleźli. Nawet w takim kraju nie da się fizycznie zrobić akcji wlewania do rzeki tak gigantycznych ilości różnych substancji, żeby nikt tego nie zauważył. Czym innym jest bowiem nieudolność służb lub, co niestety bardziej prawdopodobne, Polecenie, które służby dostały, żeby nie wykryć sprawcy, czy też go nie znaleźć, od kwestii nieodnotowania nie przez opinię publiczną, że coś się dzieje. Nawet ten przypadek z tym starszym panem, który zjarał ten punkt szczepień, co było bardzo mocno politycznie wykorzystane przez pisowców do realizacji ich celów i którego nie, nie znaleziono, nie, ustało, nie nie znaleziono tego sprawcy, no to przecież ludzie od razu wiedzieli. Od razu tam były te filmy, monitorigi i tak dalej. Fakt medialny zaistniał. Tu nie mamy żadnego faktu medialnego, że ktoś coś wrzucał. A jeszcze raz podkreślę, nie da się, po prostu nie da się tego zrobić niepostrzeżenie. To musiałyby całe kolumny pojazdów podjeżdżać, Zrzucać tę substancję, odjeżdżać i robić tak przez wiele, wiele, wiele dni. Na pewno zostałoby to dostrzeżone i chociażby w internecie pojawiłyby się z tego filmiki, zdjęcia. Nic takiego nie ma. Co więcej, bo ktoś może iść w jakieś spiski, że Facebook, YouTube takie rzeczy usuwa. W darknecie też nic nie ma. Na portalach e, takich całkowicie niezależnych, opartych na blockchainie też kompletnie, um, pewnie nic, też kompletnie nic nie ma. To znaczy, że trop trzeba prowadzić zupełnie gdzie indziej. I teraz dalej. Znowu, od, znowu odwołajmy się do nauki związanej z łapaniem przestępców. Bardzo często jest tak, i to wie też każdy czytelnik kryminałów, że czasem jest takie śledztwo, yy, w którym mają już podejrzanego, tak jak tutaj, prawda, że taki zakład, taki, 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 taki taka substancja, taka taka, 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 pełno podejrzanych, a potem się okazuje, że on tego nie mógł zrobić. Bo na przykład jest jakiś morderca i powiedzmy jest pierwsza ofiara, która do niego pasuje, druga ofiara, która do niego pasuje, a w czasie, gdy było trzecie zdarzenie, to on był na innym kontynencie. Albo siedział w areszcie. I wtedy zwykle w kryminałach Najpierw śledczy go wypuszczają, bo mówią: No nie, to nie może być on. On siedział w areszcie, a wtedy ktoś dokonał zbrodni. Nie mógł on tego go zrobić, więc uznają, że za całość nie odpowiada on. I zwykle pod sam koniec filmu się okazuje, że, że sprawca albo miał wspólnika, albo po prostu koincydencja. Było kilku sprawców, którzy działali kompletnie niezależnie od siebie. I tylko ze względu na to, że na przykład był pewien obszar działania albo podobne skutki, albo cokolwiek takiego, stwierdzono a priori, dokonano założenia, że to był jeden człowiek. Tak samo tutaj. Dlaczego my zakładamy, że za całe zatrucie odry odpowiada jeden podmiot lub jedna substancja? Dlaczego? Przecież to założenie nie musi być prawdziwe. Więcej, w kontekście informacji, które napływają, można śmiało założyć, że to założenie jest nieprawdziwe. A więc, w myśl zasady, już nie pamiętam kogo. Już nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś mądry, że jeśli odrzucimy wszystko to, co niemożliwe, to to, co zostanie, musi być prawdą, no to skoro nie mogło tak być, że dokonali to jacyś tam sabotażyści, bo nawet w Polsce, gdzie służb praktycznie nie ma yy, realnie, yy, to po prostu ludzie by zauważyli. Skoro nie jest możliwe, by dokonała tego jedna substancja, a wiecznie się jakieś substancje wykrywa, to po, może po prostu tych substancji jest wiele. Wiecie, niejednemu psu Burek na imię, nie jedna substancja doprowadza do tego, że ryby Odchodzą z tego świata, prawda? Tak samo. Skoro wiemy, że nie mógł dokonać tego jeden truciciel, to prawdopodobnie tych trucicieli było wielu. I to prowadzi nas do bardzo ciekawych wniosków i tłumaczy bardzo wiele rzeczy. Na przykład takich, dlaczego wygląda na to, że nikt nie jest zainteresowany rozwiązaniem tej sytuacji. No bo to, że w Polsce ona jest bardzo mocno zamiatana pod dywan, można to w, w, na różny sposób wytłumaczyć. Ale dlaczego Niemcy wydają się niezainteresowani wskazanie winnego? No, to już jest ciekawe, więcej. Dlaczego Niemcy nie monitorowali sytuacji w Odrze? Przecież, okej, okay, Odra to jest, powiedziałbym, głównie polska rzeka, która głównie płynie przez terytorium Polski. Ale jest też część Odry, która jest, rzeką powiedziałbym, wspólną, tak? Po prostu część wybrzeża Odry należy do Niemców, mają oni do niej dostęp i tak jak my jesteśmy obowiązani monitorować stan Odry na tej części, gdy ona jest tylko nasza, tak Niemcy mają obowiązek monitorować stan Odry na tej części, która ich dotyczy. I monitorować, to znaczy nie tylko sprawdzać poziom wód. Ale również to, co w tej odrze płynie, również dla własnego bezpieczeństwa. Bo również niemieccy rolnicy mm, pozyskują z odry wodę, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, głównie na przykład pośrednio. Przecież jak taka woda z odry sobie wsiąka, i uzupełnia wody, nazwijmy to, podskórne, tak? Czy tam gruntowe, no to przecież nie tylko na terenie Polski, ale również na terenie Niemiec, więc zatrucie odry. Przykłada się również na przykład na zatrucie potencjalne wody w niemieckich studniach. Więc czemu Niemcy tego nie monitorowali? To jest ciekawe, również w kontekście polskich mediów i polskich polityków. Jak pokazałem na początku, no obsesyjne oskarżanie Donalda Tuska kompletnie o wszystko, Niemców też o wszystko, prawie że, a nikt nie zadał publicznie pytania: Ej, Niemcy, wy nas oskarżacie o to, że żeśmy nie monitorowali sytuacji na Odrze. A dlaczego wyście nie monitorowali? Dlaczego wyście też nie powiedzieli? Aha. A to prowadzi do bardzo ważnych, ważnych sytuacji, no. Nie monitorowali, bo nie chcieli, albo monitorowali, ale informacje, które dostawali, no były nie takie, jak powiedziałbym chcieli, tak? Dlaczego? I tu dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków. Prawdopodobnie motywacja niemiecka i polska, w zasadzie motywacja służb niemieckich i polskich była bardzo podobna. To, co się wydarzyło w Odrze, prawdopodobnie jest sumą wielu czynników, wielu oddziaływań na rzekę bardzo wielu podmiotów za zgodą. Albo co najmniej przyzwoleniem służb odpowiednich. Zaczynacie rozumieć? Rzekę można zanieczyścić na wiele sposobów. Z grubsza można je podzielić na dwie kategorie nielegalne i legalne. Czym one się różnią? Nielegalne z grubsza są samowolką, legalne z grubsza są za zgodą określonych służb. Określone służby wydają zgodę na Wypuszczenie do rzeki określonych substancji. I co ciekawe, jak dowiadujemy się w tej chwili z mediów głównego nurtu, to nie jest tak, że gdy służby, przynajmniej w Polsce, e, wydadzą pozwolenie na wpompowanie np. Na ścieków czy nieczystości do rzeki, to oni monitorują dokładnie stan tej wody i sprawdzają, jaki dokładnie ma to wpływ na środowisko. Nie, po prostu mówią: OK, możecie to i to wpompować. A potem nie sprawdzają, jak to wpłynęło na rzekę. Tak dokładnie. Nie. No i też raczej nie ma informacji, żeby były bardzo dokładne kontrole, co, le, le, co jest pompowywane. Po prostu jest zgoda na wpompowanie jakichś tam ścieków, nieczystości i tyle. I tak z grubsza się to bada. Z grubsza. Czyli to jest legalne. Ale to, że to jest legalne, to wcale nie znaczy, że to jest słuszne, ani nie znaczy, że to jest dobre, ani nie znaczy, że to jest nieszkodliwe. Czy ktoś wleje szkodliwą substancję do rzeki, bo mu instytucja pozwoliła, czy że nie pozwoli, czy bez takiej zgody, oddziałuje ona na środowisko tak samo. Ale bardzo mocno zmienia się yy, chęć służb do działania. No bo. Jeśli okaże się, że katastrofę spowodowała substancja, która znalazła się tam nielegalnie, no to dla służb sytuacja jest czysta. Ktoś to zrobił nielegalnie, trzeba go złapać, wsadzić do pierdla, pozamiatane i co najwyżej niech się martwią takie służby jak policja, kontrwywiad wojskowy, czy też tam służby cywilne tego typu tam. tam dlaczego ktoś to wlał i nikt tego nie zauważył? Natomiast jeśli się okaże, że zanieczyściła instytucja, która działała legalnie, no to zaraz będzie pytanie: Ej, ale dlaczego wyście im pozwolili? I nagle się okaże, że winnym będzie nie ten, kto zanieczyścił, tylko ten, kto na to pozwolił. A czy to nie jest czasem tak, że to ci, którzy ewentualnie mogli pozwolić, teraz bardzo czynnie uczestniczą w procesie wyjaśnienia zagadki? Zaczynacie łapać? To trochę tak, jakby gliniarz, który prowadzi śledztwo, wiedział, że jak rozwiąże sprawę, to za to beknie. Jak bardzo zwiększa to prawdopodobieństwo, że on będzie robił różne rzeczy, żeby sprawa nie została rozwiązana? Dość mocno. I jeśli taka sytuacja podobna, analogiczna jest po stronie niemieckiej. No to rozwiązuje sprawę po stronie niemieckiej. Jedna służba coś tam znajduje i o tym mówi. Dlaczego? No, pewnie dlatego, że. E, pewnie, pewnie dlatego, że na przykład to ich. E, e, w żaden sposób nie obciąża, tak. A następnie. A następnie Bach, e, inna instytucja, znajduje coś innego. Jest wiele instytucji, to jest moja opinia, podkreślam, ja nie twierdzę, że tak jest, to jest tylko moja opinia. E, wiele instytucji bada, wiele instytucji wydawało różne zgody. Oczywiście w żaden sposób, w żaden sposób nie wyklucza to możliwości, że ktoś coś tam jednak też nielegalnie umieścił. Mówię tylko, że Ewentualne nielegalne umieszczenie jakby nie wyczerpuje sprawy. Nie może być tak, że nielegalne umieszczenie je wywołało wszystkie skutki. No ale ktoś, Krzysiek, powie, ale przecież tak, Krzyśku, musiało być przez lata. Dlaczego więc teraz to się stało, a przez lata był spokój? Zgadzam się. Takie coś musiało być przez lata. To musiało być na zasadzie takiej trochę jak z, jak z katastrofami lotniczymi. Tam nigdy nie jest tak, że jest jedna przyczyna. Zwykle jest tak, że było jedno zaniedbanie i ono było przez lata, potem było drugie zaniedbanie i ono było przez lata, i było trzecie zaniedbanie, które było przez lata, i nic się z tym źle złego nie działo, bo tam są systemy dublowane i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie zdarzyło się dodatkowo coś, co sprawiło, że się posypała cała kaskada. Wiecie, co się w tym roku stało W tym roku stało się to, że mamy suszę bardzo mocną. Mamy jednocześnie bardzo duże upały i bardzo małą ilość opadów, przez co mamy rekordowo niskie poziomy wód w rzekach. Nie tylko w rzekach, w jeziorach też, ale w tym wypadku mówimy o rzece, a więc interesują nas rzeki i ten rekordowo niski poziom wody jest również wodrze. Zaczynacie rozumieć, o co chodzi. Jeśli substancje nie są jakąś super trucizną, tylko ogólnie są syfem, no to rzeki mają zdolność do samooczyszczania i do radzenia sobie z takim syfem. Tylko to się dzieje do pewnego momentu. I ten moment, tak z grubsza, ja to bardzo uproszczę, ten moment, yy, moment z grubsza yy, liczony jest w procencie syfu na metr sześcienny wody. W związku z tym, żeby osiągnąć poziom, przy którym no, rzeka niestety już sobie nie radzi i zaczyna dochodzić do bardzo okropnych rzeczy, takich jak na przykład rybki, które zaczynają być święte, albo trzeba tego syfu dodać więcej, albo musi być mniej wody. Susza, obniżenie poziomu, mniej wody. Proste. Przez, moim zdaniem, to jest moja teza. Przez lata godzono się na to, żeby wpuszczać do odry różny syf. I to działało. W tym roku jest bardzo mało odry, wody w odrze i przestało działać. Być może również z różnych powodów dołożono trochę więcej tego syfu. Ale z grubsza, moja teza jest taka jaka jest. Piszcie, co wy na ten temat myślicie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!